Mamy takie przykładowe zadanie z naszego portalu Khan Academy. Narysuj wykres następującej funkcji wykładniczej. No i tutaj mamy taki interaktywny panel, na którym możemy sterować trzema rzeczami. Możemy sterować położeniem dwóch punktów na wykresie funkcji tego punktu i tego punktu. Możemy je dowolnie na płaszczyźnie przesuwać. I możemy jeszcze zmieniać położenie asymptoty asymptoty poziomej. Do której dąży wykres naszej funkcji wtedy, kiedy x dąży do plus lub minus nieskończoności. I za pomocą tych trzech narzędzi kontroli możemy ustawić dowolny wykres dowolnej funkcji wykładniczej. Okazuje się, że jak ustalimy właśnie wartości funkcji w dwóch, dla dwóch argumentów, czyli dwa punkty, przez które ten wykres ma przejść, i położenie tej asymptoty, to to już determinuje funkcję wykładniczą jednoznacznie. No to popatrzmy na wzór, który tutaj mamy konkretnie w tym zadaniu. Nasza funkcja ma postać 27 razy 1 trzecia potęgi x. No to spróbujmy najpierw znaleźć wartości w jakichś dwóch punktach. Powiedzmy, że najłatwiej to jest wziąć x równe 0. To się nazywa wtedy wartość początkowa, bo jak x jest równe 0, to wtedy to jest jak gdyby ten początek, to wtedy. 1 trzecia potęgi zerowej to jest 1, dlatego to będzie bardzo proste, ta część będzie po prostu równa 1, i wartość funkcji jest równa 27, czyli dokładnie temu współczynnikowi, który tutaj stoi na początku i który właśnie często określa się mianem wartości początkowej. No więc dla x równego 0 wartość funkcji jest 27, czyli ten punkt przesunę właśnie tutaj, on ma współrzędne 0,27. To no teraz weźmy jakąś inną wartość x, na przykład jaka będzie wartość funkcji dla x równego 1. Dla x równego 1 tutaj mamy 1 trzecią, czyli to jest równe 1 trzecia. 1 trzecia razy 27 to będzie 9. Czyli dla x równego 1 wartość funkcji jest równa 9. Czyli to jest drugi punkt. Jeszcze nam zostaje ta asymptota. Zastanówmy się, jaka, jaka powinna być ta asymptota. Jak x staje się bardzo duże, dąży do nieskończoności, to wtedy tutaj podnosimy ten ułamek. 1 trzecia do bardzo dużej potęgi, i on staje się bardzo mały. Staje się bardzo mały że praktycznie dąży do zera. Znajduje się dowolnie blisko zera, to znaczy jak pojedziemy z x wystarczająco daleko, to możemy dowolnie blisko zera, dowolnie bliską zera wartość otrzymać. No Jak pomnożymy ją przez 27, to ona nadal będzie bliska zera, czyli widzimy, że dla x dążego, dążącego do nieskończoności wartości tej funkcji dążą do zera, czyli ta asymptota musi się pokrywać z osią x po prostu. No Sprawdźmy, czy to na pewno jest dobrze. Powiedzmy, że obliczmy jeszcze wartość w jakimś innym punkcie, na dla x równego 2. Dla x równego 2 powinno nam wyjść 3, bo tutaj przechodzi wykres tej funkcji przez ten punkt. No jak wstawię x równe 2, to tu mam 1 9. 1 9 razy 27 to jest rzeczywiście 3. Czyli jestem dosyć mocno przekonany, że to jest dobrze. No to sprawdźmy i zróbmy jeszcze. Dobrze, zróbmy jeszcze jeden przykład, który wykres przedstawia funkcję g od x równa się 2 5 razy 1 5 do potęgi x. No i tutaj mamy do wyboru. Do wyboru cztery wykresy. O, strasznie dużo tego jest. No to popatrzmy. Po pierwsze zauważmy, że ta funkcja w nieskończoności dąży do zera, dlatego że tutaj mamy podstawę, czyli ten iloraz 1 piąta, mniejsze od jedynki, czyli jak x jest bardzo duże, to to dąży do zera. Jak x jest ujemne, to znowu bierzemy odwrotność i wtedy te wartości stają się wtedy bardzo duże. Czyli zobaczmy, jakie są te wykresy. Widzimy, że już wtedy wykres d możemy wyeliminować, dlatego że on przedstawia funkcję, która dla, do, dla x xów dążących do nieskończoności dąży do nieskończoności, a nie do zera, czyli d na pewno odpada. Co tutaj jeszcze możemy wykluczyć? No Widzimy, że wartości tej funkcji są dodatnie, bo to jest 2 piąte, 2 piąte razy 1 piąta do x, to jest wyrażenie wykładnicze, które jest zawsze dodatnie pomnożone przez dodatnią stałą, to to nam eliminuje wykres c. Dlatego, że on przedstawia wykres funkcji, która ma wartości ujemne. Co prawda dąży później do zera, ale od strony ujemnej, czyli C możemy wykluczyć. Zostaje nam jeszcze rozstrzygnięcie pomiędzy B oraz A. To popatrzmy na, na, ten, na te wartości liczbowe tutaj. Te wykresy wyglądają bardzo podobnie, bo no może określmy wartości w jakimś punkcie, na przykład dla x równego minus 1. Dlaczego minus 1? Dlatego, że tutaj dla dodatnich xów to te wartości są. Bardzo bliskie 0 i na wykresie trudno zobaczyć, ale dla x równego minus 1, to ta wartość jest już takiego rzędu, że na wykresie można będzie ją odczytać. Jak stawimy x minus 1, to tutaj będę miał 1 piąta do minus 1, czyli 5. 5 razy 2 piąte to będzie 2. Czyli w minus 1 wartość funkcji powinna być równa 2. No widzimy, że tutaj nie jest 2, tylko jest 1. Czyli to na pewno nie jest ten wykres. A jak będzie z wykresem b, no tutaj w minus 1 wartość jest 2. No może sprawdźmy jeszcze w minus dwójce, czy się zgadza. No jak wstawię za x minus 2, to 1 piąta do minus drugiej to jest to samo co 5 do potęgi drugiej, czyli 25. Piątka się skróci, czyli zostanie 2 razy 5, czyli 10. Wartość tej funkcji da x równego minus 2, to będzie 10, bo to będzie 2 piąte razy 5 do minus drugiej, czyli 2 piąte razy 5 do drugiej. Piątka się skróci, 2 razy 5, 10. To sprawdźmy w minus dwójce, tutaj wartość tej funkcji jest 5, Czyli to jest rzeczywiście nieprawidłowa wartość, natomiast tutaj dla minus dwójki mamy 10, zgadza się, czyli na pewno dobrą odpowiedzią jest odpowiedź B w tym wypadku. Sprawdźmy, dobrze.